Klaudia Syguła. 7 pojedynków, 6 wygranych z rzędu w formule MMA. Bardzo perspektywiczna, utalentowana zawodniczka, która miała sporo problemów z walkami zawodowymi, natomiast swoje umiejętności będzie miała okazję zaprezentować także w klatce organizacji Fame na tarczach. Maćka Kazieczko, no i właśnie, to jest najmocniejsza strona Klaudii Syguły, ta wszechstronność w konfrontacji z utytułowaną pierściarką. Widzimy, jest stójka, są także umiejętności zapaśnicze, ale także... Odcinka jest BetClick, czyli legalny polski bookmaker, u którego możecie typować nadchodzącą galę Fame 21. Jak wszyscy wiemy, wielkimi krokami zbliża się Fame 21, a my dalej możemy korzystać z gry bez podatku. Dlatego chciałbym przedstawić wam moje typy na galę. A więc w walce Alana Kwiecińskiego z wampirem stawiałbym zdecydowanie na wampira. Następnie mamy walkę Kaczor versus Hater. Mimo cudownych dymów Kaczora na konferencjach, w oktagonie myślę, że zwycięży Hater. Teraz Mrozo kontra Młody Ninja. Tutaj stawiam na Mroza. W walce Taekwon Pasut stawiam zdecydowanie na Taekwona. Greg kontra Szeliga to oczywiście na Szeligę. A w main evencie Fame 21, mimo iż Bandura jest sporo młodszy od Adamka, to uważam, że doświadczenie górala zwycięży i przeważy szale zwycięstwa na jego korzyść. Oczywiście uprzedzam, że są to tylko i wyłącznie moje przewidywania i nie muszą być one trafne. Pamiętajcie, że obstawianie to forma rywalizacji z elementem nieprzewidywalności. Tak więc jeżeli macie 18 lat, możecie pobrać aplikację BetClick z linku na dole. Tam też znajdziecie szczegóły na temat kodu szoty i gry bez podatku. Tak więc linki w opisie. Ewa Piątkowska! Już jutro zaprezentuje swoje umiejętności w sportach walki na gali Fame 21. Formuła mieszana, bo zaczynamy pierwszą rundę od boksu. Później przechodzimy w K1, dodajemy kopnięcia. Ostatnia runda, jeśli do niej dojdzie, w formule wszechstylowej walki wręcz. Ale co tutaj się dzieje? Widzimy jakiś specjalny performance przygotowany przez Ewę z jej teamem. Dominik Mrozowski. Organizacji Fame MMA Dominik Mrozowski czekał na pojedynek w organizacji Fame ponad 700 dni, ale w końcu się doczekał. No i właśnie ten debiut nastąpi podczas jutrzejszej gali na Fame 21. Rafał Młody Ninja Sobonkiewicz. Denisa Górniaka, świeżo upieczonego zawodnika organizacji KSW. No i widzimy na tych tarczach na razie proste kombinacje, natomiast wszystko bite dynamicznie, z dużą siłą. Dominik Kaleson Cybulski. Rzuca się w oczy od razu, kiedy Kaleson pojawił się na tej macie, na media treningu. To zdecydowanie doskonałe warunki fizyczne. Wysoki, z dobrym zasięgiem, ale też wiemy, jaką energią tryska team Bungie. I właśnie Jakub Guzik Szymański. Wystąpić na pierwszej edycji. Powrócił po długiej przerwie, wygrywając z Adamem Securitym. Dla niektórych sprawiając ogromną niespodziankę, natomiast tam wykazał się naprawdę charakterem, biorąc ten pojedynek na ostatniej prostej, natomiast nie zabrakło mu charakteru w walce. Potrafił wygrać z większym... Jakub Azdus Matowicki. Twitcha znają go doskonale, IRL to jego żywioł, lubi transmisję, natomiast zobaczymy, czy podczas sobotniej transmisji będzie równie pewny siebie, co na tych IRL-ach. Debiut w organizacji Fame, natomiast już prezentował swoje umiejętności. Miłosz David Boras. 21. Miłosz David Boras. 8 lat młodszy od swojego rywala, zaledwie 18-letni streamer. Maciej Kaczor BRS Kaczmar. Bez rękawic, tak moi drodzy, bo to jest pojedynek, który jako pierwszy w historii organizacji Fame MMA odbędzie się w formule na gołe pięści, na zasadach K1, także bez rękawic. Jutro już Kaczor BRS będzie mógł w stanie... Mariusz Hejter Słoński.
zapisać do swojego rekordu cenne zwycięstwo. Grzegorz Grek Gancewski. Pojedynek w spektakularny sposób i podbijając serca kibiców Fejmu, tu też widzimy przekrojowość. Od razu korzysta ze swojej płaszczyzny, która ma być atutem w tym pojedynku. Numer 2 dla organizacji Fejm. Sprowadzenie walki na matę. Piotr Szeliga. Już 10. walka Szeliego w organizacji Fejm. Człowiek, który wyzwań się nie boi. Miał okazję bić się m.in. z Marcinem Wrzoskiem, Michałem Pasternakiem czy Normanem Parkiem. Adrian Cios! W kategorii 77 kg i będzie chciał to udowodnić kolejnymi starciami, a przystawką do tych wysokich celów ma być jutrzejszy pojedynek numer 1 w organizacji. Jeszcze nie w kategorii 77, natomiast z rywalem, który dysponuje zdecydowanie większymi gabarytami i... Strachu Oświeciński! W stacji KSW tam wygrywał z Popkiem, przegrywał Zerko Junem, natomiast długa przerwa, jeśli chodzi o występy medialne na dużych organizacjach. Zobaczymy, w jakiej dyspozycji do klatki wejdzie już 51-letni zawodnik. Rafał Tejkwal Górniak! Tejkwal Górniak po raz trzeci w organizacji Fejm. Przegrywał z Zabielskim. No contest po tym faulu przewinieniu w konfrontacji z Hejterem. Teraz czas i nadzieję na to, aby dopisać pierwsze zwycięstwo do swojego rekordu. Zadanie nie będzie łatwe. Robert Sutonator Pasut. Zabielskim przegrywał z Ginoldem, natomiast on jest głodny zwycięstw. Powraca, powraca w odmienionej formie. Alan Wieciński! Boks, duże rękawice, 3x3, 90-sekundowe przerwy. W takiej formule zmierzy się ostatecznie Alan Kwieciński z Michałem Pasternakiem. Michał Wampir Pasternak. Długie ciosy, bite spoza dystansu i to może być atut Wampira podczas jutrzejszego pojedynku. Jest 9 cm wyższym zawodnikiem, przewaga 4 cm, także jeśli chodzi o zasięg. Patryk Bandura Bandurski. Po raz trzeci w organizacji Fejm wygrywał pojedynki z Szeligą. Wygrywał z Alanem Kwiecińskim w boksie, natomiast ta poprzeczka idzie zdecydowanie w górę. Liczą na małe rękawice, będą duże rękawice. Tomasz Góral Adamek. Mistrz świata dwóch kategorii wagowych, junior ciężki oraz półciężki, zdobywca pasa magazynu The Ring, ale także pretendent do tytułu mistrza świata w kategorii ciężkiej. No tutaj próbka umiejętności na tarczach u jego szkoleniowca Gasa Karena. 67-400, więc w limicie przed debiutancką walką na gali Fejm 21. Profesjonalnie wypełnia limit wagowy bez najmniejszego problemu, 67-100, limit wagowy do 68 kg, także drogie panie, jak już jesteście w limitach, to zapraszamy na face to face. Ten limit wypełnia bez najmniejszego problemu, 69-700, a więc, ale czy wypełnia limit wagowy, też tutaj nie ma najmniejszego problemu, 76-500, a więc w limicie kategorii półśredniej młody ninja.
3, także gotowy. Tym razem wzroku nie unikasz. Nie. Dobrze. Dobrze. Zobaczymy, czy jutro będziesz ciosów unikał. Nie będę. No okej, okay. No spoko. To byś leżał. To będę. No i fajnie. Co ma być, to będzie. Zmalałeś trochę. A, okej, okay. Spoko. Nelson wnosi na wagę 98,5 kg. 116 kg 800 gramów, a więc te liczby, te kilogramy już na korzyść Guzika. Panowie, zapraszam do face to face. Ciężko tu mówić o wymianie spojrzeń, bo gdzieś Guzik musi patrzeć na klatkę piersiową tylko Kalesona. Zdecydowanie wyższy jest Kaleson, ale jest gorący. Nie ma. $76,500. David lżejszy od swojego rywala, 61 kg. Natomiast pewnie... Tak, jest... Jeszcze uwaga. 7500 oczywiście Azdusa, bo tutaj w limicie wagowym kategorii lekkiej, także tutaj drobna pomyłka. Obaj w limicie kategorii lekkiej. Teraz już stanęli do face to face. Gołe piąchy, 77,400, a więc w limicie kategorii półśredniej 77,100 plus pół kilograma tolerancji. Wypełnia limit kategorii półśredniej 75,600. To jest oficjalna waga hejtera przed jutrzejszą konfrontacją na gołe piąchy. Na zasadach K1 z kaczorem BRS. Panowie, zapraszam was na face to face. Walimy się teraz? Obecny. Tak. Będzie dobrze, co? Przyjechałem tylko na grilla. Ty, ale szkoda mi, że mi z tymi cegłami nie wyszło i zobaczył twarde łapy, są w chuj, powiem ci. Będzie zdecydowanie lżejszy od swojego rywala, 86,200. To oficjalna waga Grega przed... Jest głośno, jest dużo na wadze, 97,5 kg, ale czy będzie eksplozja, czy będzie dynamika, czy będzie sposób na to, aby skrócić dystans w konfrontacji z Gregiem face to face już intensywnie. Polski Mike Tyson? Zobaczysz jutro. Ugryziesz mnie w ucho? Nie. Niebo się ci pęknie, kurwa, będzie przypał. Przypał. 83,5 kg. To oficjalna waga Adriana Ciosa przed Tomasz Strachu Oświeciński. 106 kg, a więc 22,5 kg cięższy od swojego rywala. Natomiast czy będzie miało to jakiekolwiek znaczenie? Panowie, zapraszam was na face to face. Natomiast ty miałeś jeszcze jakiś message, wiadomość chciałeś wysłać do swojego rywala. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Najpierw was ignorują, później się z was śmieją, później z wami walczą, a na koniec przegrywają. Jeszcze tutaj wiadomość wysłana do Stracha. Panowie, face to face, zapraszam. Ojojojojoj! Rozpierdalam cię jutro, kurwa, niech cię to nie zdziwi! Game over, śmietniku! Game over! Ojojoj! Słuchajcie, co wam powiem. Słuchajcie, obiecuję wam, że to był jedyny cios, który on zadał w tej walce. To był jedyny cios. Obiecuję wam, że to był jedyny cios, który on zadał. I bijesz jak pizda. Jeszcze tutaj rusza, natomiast Tomek Strachoświeciński zapowiada, że już nie da się trawić Adrianowi Ciosowi. Zachował spokój po tym uderzeniu. Adrian, skąd tyle emocji, bo tutaj słówko wytłumaczenia dla publiczności, która niezbyt dobrze przyjęła twoje zachowanie i niesubordynację, bo nie dałeś się nawet w żaden sposób obronić, zaskoczyłeś po raz kolejny zresztą swojego rywala w taki sposób nie fair. Człowiek, który skrzywdził w życiu tylu ludzi, nie zasługuje na nic, ani nawet na gram szacunku, to na każdym kroku będę pokazywał, jazda ze śmieciami, kurwa, jutro wygrywam waleczkę, nara.
79,900. Oficjalna waga tej kwana przed galą Fame 21, a więc w limicie Rafał Górniak. My na scenę zapraszamy jego rywala. Tak jest, fantastyczna forma fizyczna, 79,900. Oficjalna waga Pasuta, Robert Pasut w limicie wagowym. Sutonator, zapraszam cię na face to face. Tu jeszcze prośba od ochrony, aby ściągnął hełm, który wniósł ze sobą na scenę Pasut. O, proszę bardzo, tu nawet nie zdążyłem podejść z mikrofonem. Za tekst o robieniu pały. Ojojojojo, jest próba odpowiedzi ze strony tej kwana. Atmosfera robi się coraz gęstsza. Za tekst o robieniu pały. Tak się, kurwa, dostaje w ryj. Jak tak się dostaje, to chyba warto cię wyzywać, cielu. Chuja pokazałeś, kurwa. Zakochany we mnie, zakochany. Słuchajcie, chciałem podziękować Arkowi Tańculi, bez którego nie zrobiłbym tej wagi. Siedzieliśmy 2 tygodnie za kąta leżyka, kurwa. O, dziękuję, Arek! Tejkwan, jeszcze do ciebie słówko po tym, co wydarzyło się przed momentem, bo naprawdę zrobiło się gorąco. Wystrzelił Sutonator, szukając jeszcze pobudzenia emocji przed tym pojedynkiem. Jaka jest twoja odpowiedź? Mówiłem, że to jest świnia, kurwa, w ludzkim ciele, co zresztą widać. I tyle, no kurwa. Ja nie spodziewałem się akurat liścia, kurwa, z Partyzanta, ale w sumie chuj ci w dupę i tyle. 92,400 to oficjalna waga Alana przed walką na gali Fame 21, limit kategorii półciężkiej wypełniona, czy limit kategorii półciężkiej wypełni jego przeciwnik. Michał Wampir Pasternak. Michał Wampir Pasternak, piekielnie doświadczony zawodnik MMA, ale także już doświadczony freak fighter. 93 kg w limicie kategorii półciężkiej. Panowie, tu nie ma face to face'a. Trzymamy obu panów, bo jeszcze dojdzie do spotkania ich na face to face po ceremonii ważenia w imieniu Ulfika. Zapraszam na to spotkanie, gdzie panowie już wymienią argumenty, natomiast chcą jeszcze doprowadzić do tego face to face w obecności ochroniarzy. Nad wszystkim dba Nikola Milanowicz pomiędzy panami korespondencyjnie. Z dalszej odległości wymieniają spojrzenia, natomiast raz jeszcze przypominamy, tutaj nie ma klasycznego face to face, bo panowie jeszcze będą mieli okazję się spotkać po ceremonii ważenia, także już teraz zapraszamy gorąco za kilka minut to spotkanie, jeszcze na słowa, jeszcze spotkanie face to face Alana Kwiecińskiego i Michała Wampira Pasternaka, bohaterowie co-main eventu sobotniej gali Fame 21. Przypominamy, dostęp do gali Fame 21 możecie zakupić na Fame MMA TV, transmisja tylko w platformie streamingowej Kanal Plus Online. Patryk Bandura, Bandurski. Niepokonany, po raz trzeci w organizacji Fame, naładowany piekielnie pozytywną energią. 107 kg, 200 gramów, to jest oficjalna waga Bandury przed walką wieczoru na gali Fame 21. A my na scenę zapraszamy jego utytułowanego rywala. Tomasz Góral Adamek. 60 walk zawodowych, był mistrz świata 2 kategorii wagowej junior ciężkiej i półciężkie. Pretendent do tytułu mistrza świata kategorii królewskiej w boksie zawodowym Tomasz Góral Adamek. 104 kg, 100 gramów to oficjalna waga Górala na debiutancki pojedynek na zasadach boksu w 10-uncjowych rękawicach na dystansie 3-rundowym z Patrykiem Bandurą Bandurskim. Nie, tu nie będzie gadki. Tu nie ma na to czasu. Tu trzeba poszukać jeszcze spojrzenia z przeciwnikiem. Bandura czy Góral? Piekielnie doświadczony zawodnik z 2 tytułami mistrza świata w 2 różnych kategoriach, czy jednak zawodnik, który chce spełniać swoje marzenia. Bandura czy Góral? Góral
czy Patryk Bandurski. Odpowiedź już jutro podczas gali Fame 21. Patryk, słówko do ciebie, bo ty spełniasz marzenia, ty chciałeś doprowadzić do tego starcia i mam wrażenie, że dopiero do ciebie to dociera, że jutro do tej walki dojdzie, bo to jest amerykański sen, można powiedzieć wprost, chociaż w Ameryce to Tomek toczył swoje pojedynki. Do tej trzeciej walce masz okazję zmierzyć się z wielkim czempionem. Ty już spełniłeś swoje marzenie, natomiast jutro można postawić jeszcze kropkę na D. To by była historia niebywała. No na pewno jestem dowodem na to, że nieważne skąd jesteś w stanie spełnić nawet tak pojebane marzenia jak to. Dotrze do mnie jutro, chociaż już dzisiaj to czuję. Chcę dać naprawdę mocną walkę, żeby została zapamiętana na bardzo, bardzo długo. No i jeżeli chcesz być legendą, to musisz pokonać legendę i ja właśnie takimi rzeczami w moim życiu się kieruję, więc jutro robię wszystko, co do mnie należy. To jeszcze Patryk, pytanko to face to face z Tomkiem Adamkiem, bo chciałeś mocno spojrzeć głęboko w oczy, natomiast no, Tomasz Gorol Adamek to jest człowiek, który nie ma emocji. On chyba nie reaguje na takie rzeczy. Czy coś tam dostrzegłeś? Czy jednak było ciężko złamać psychicznie tak wielkiego mistrza? Nic nie dostrzegłem. Zobacz, jak się cieszy. strach. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Dziękujemy serdecznie. Patryk Bandura, Bandurski, jeszcze słówko do Tomka. Tomek, ty musisz w końcu skraść serca kibiców. Jutro robota do zrobienia, natomiast no widać, Bandura jest głodny. Jest głodny i trzeba rozpocząć szybko, bo tylko 3 rundy. To nie jest codzienność dla ciebie. Takie jest nastawienie. Na tyle przygotowałem się. Szybkie 9 minut, szybkie ręce, a są... Nie lubię za dużo, cicho, nie lubię za dużo mówić, a lepiej to zrobić jutro i pokazać. I tak będzie. Kochani, zapraszam i pozdrawiam. Wjeżdżam z pradawnym manifestem, gdzie mówili swoje zdanie, pierdolili konsekwencje.